Bonjour wszystkim Wam. Dzisiaj z ręki, dwie sarenki. Zaczynamy vlog. Śmiesznie, ponieważ jest to vlog z naszego słowotokowego maratonu pożegnania lata. Jakby te słowa się jakoś tak zmieniają miejscami. I no, przez te parę dni no, nie przyszło mi ani Zosi nagrać początek i koniec, żeby było ładnie. Zrobiłam to dopiero teraz, kiedy idę montować ten vlog, więc serdecznie Was witam. Zaraz zrobimy wielki przeskok w czasie. A teraz, niniejszym, przedstawiam Wam nasze intro. Thank you.
Witam Was. Przychodzę do Was z update'em, ale zrobiłam dosyć głęboki research o książce, o której będę mówić, a jest to Dom nad Błękitnym Morzem, TJ Klun w tłumaczeniu Justyny Szcześniak. I trochę mnie ten research tutaj wbił w fotel, więc cała ta moja ekscytacja książką troszkę opadła. Może na sam początek szybka informacja, że no, mamy tutaj vlog z naszego maratonu, który dział się nad morzem i tam był maraton 24-godzinny z książkami na pożegnanie lata i ja miałam bardzo ambitne plany przeczytać aż 4. I zaczęłam właśnie od domu, ponieważ ubzdurałam sobie, że będzie to bardzo krótka książka. Tymczasem książka okazała się być dosyć potężna, ma około 500 stron. Plus na tym maratonie działy się rzeczy cudowne i jakoś tak wyszło, że tego czytania nie było aż tak dużo, jak myślałam, że będzie. I też to nie jest nic złego. Bardziej chodzi mi o to, że myślałam, że będę bardzo w tym czytaniu, jeżeli chodzi o tego, o ten weekend nad tym morzem, ale robiłam inne rzeczy, korzystałam z tego, że poznałam naprawdę fajnych ludzi, których teraz serdecznie pozdrawiam. Korzystałam z tego, co daje mi przestrzeń, w której akurat się znajdowałam. Korzystałam z tego, że jestem nad morzem i korzystałam z tego na przykład, że widziałam się też z moją rodziną, która brała też udział w tym maratonie, więc tego czytania tam nie było aż tak dużo. Więc te 4 książki zmieniły się tak naprawdę w pół książki. I Dom nad Błękitnym Morzem skończyłam dopiero tutaj w Łodzi. I skończyłam go już jakiś czas temu, bo maraton był 23 września, a mamy w tym momencie 9 października, czyli to jest dzień, w którym wychodzi film. Więc widzicie, no minęły 2 tygodnie, a ja nie nagrałam tego update'u, bo po prostu powrót do Łodzi, powrót do rzeczywistości trochę mnie przygniótł po tym wspaniałym weekendzie, plus realnie się pochorowałyśmy z Zosią. Chyba nasze organizmy stwierdziły, że one nie lubią łódzkiego powietrza, że one chcą z powrotem morskie. Więc ten pierwszy tydzień był taki chorowity, potem to było takie zbieranie się z kolan i wracanie do rzeczywistości. I dopiero teraz, już gdy ten vlog ma wyjść, to ja stwierdzam, że nagram ten update. I wyszłam sobie na YouTube'a, żeby sprawdzić, jak w ogóle czyta się nazwisko autora, bo tak strzelałam, ale zawsze wolę się upewnić. YouTube mi podsunął takie magiczne słowo, które zawsze powoduje szybsze bicie serca, jeżeli chodzi o autorów, osoby autorskie, kontrowersje. Więc weszłam. I ogółem wszystkie materiały, które znalazłam, będziecie miały w opisach, gdybyście byli ciekawi, były ciekawe całej tej sprawy. I ogółem no, znalazłam takie informacje, że Dom nad Błękitnym Morzem, książka z pogranicza bardziej fantastyki, takiej fantastyki, powiedziałabym delikatnie dziecięco-młodzieżowej, jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. I mówię tutaj o wydarzeniach, które działy się w latach 50. w Kanadzie, zaczęły się w zasadzie w latach 50. w Kanadzie, The 60s Scoop. I to był taki moment, kiedy władze nadały sobie prawo odbierania rdzennym rodzinom ich dzieci, by osadzić je w ośrodkach, w sierocińcach, by białe rodziny mogły je adoptować. Te dzieci pozbawiano kultury, rodziny, więzi, swojej przynależności, swojej tożsamości. I szczerze mówiąc, jakby ja, gdy na przestrzeni czasu czytam o takiej sprawie, to nie jestem w stanie powiedzieć Wam po co. I tutaj chyba nie będę się zagłębiać w tę sprawę też, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo tragiczna rzecz. I ja też nie czuję się na siłach, żeby Wam to i Was edukować, i przez to przechodzić. W dodatku też ja nie jestem w ogóle, wydaje mi się, że nie jestem uprawniona, żeby opowiadać o takich rzeczach, że to jest głos rdzennych mieszkańców Kanady. I właśnie o to są, na ten temat są kontrowersje i na ten temat są dyskusje, czy przypadkiem autor nie zabrał historii właśnie innych osób, która nie należała do niego i jej sobie nie przywłaszczył i nie,
zrobił sobie tutaj właśnie własnego świata, takiego, wiecie, wiecie o co mi chodzi, że po prostu stworzył z tego historię. Na podstawie czyjejś traumatycznej historii on stworzył sobie opowieść, która będzie zarabiać i która będzie należeć do niego. I właśnie tu w ten sposób są dyskusje w internecie. I kurczę, trochę ciężko mi teraz patrzeć na tą książkę z innej perspektywy, skoro już wiem. Ale książka bardzo mi się podobała i chciałabym, żebyście to wiedzieli, że jest to książka, która przyniosła mi masę komfortu. I może już przechodząc do fabuły, mamy tutaj świat, ja bym nazwała ten świat totalnie totalitarnym. I w ogóle jak na początku ten świat został kreowany, to przypomniał mi trochę takie kadry z Beholdera 2, takiej gry, że wszystko jest czarno-białe. I tutaj główny bohater, Linus Baker, pracuje w rządzie, w takim w zasadzie ministerstwie do spraw magicznych nieletnich. Nie pamiętam, czy dokładnie to się tak nazywa. I on ogółem jest takim konsultantem, taką osobą, która sprawdza, która jeździ po sierocińcach dla magicznych nieletnich i sprawdza, czy oni mają odpowiednie warunki do życia w tych sierocińcach, czy nic złego im się nie dzieje. I on robi takie inspekcje i potem przekazuje swoje uwagi dalej. I tyle. I w zasadzie już potem się nie interesuje, co się dzieje z tymi dziećmi, z tymi magicznymi nieletnimi, z tymi sierocińcami. On po prostu tam tylko sprawdza, czy sierocińce trzymają odpowiedni poziom. No i on... I to jego życie jest takie smutne. Ja właśnie widzę je jako takie czarno-białe, bo tam w tym mieście, w którym chodzi, wiecznie pada deszcz, jest tak totalitarnie, wszędzie wiszą takie plakaty typu widzisz coś? Zgłoś to. Miej oczy szeroko otwarte. On też pracuje jako jeden z tysiąca po prostu cegiełek w murze, wykonując swoją pracę. Jest taką osobą, która mogłaby po prostu tak być zastąpiona. I nikt by nawet nie zwrócił uwagi. On chodzi do pracy, po czym wraca do swojego domu pustego. Je kolację, w zasadzie ma kota. Je kolację, idzie spać i rano wstaje do pracy. I tak przez 17 lat na tym samym stanowisku. Nigdy nie dostał awansu, nigdy nie został jakoś tak, wiecie, doceniony, też nie ma żadnych takich perspektyw na życie poza pracą. I któregoś razu zostaje wezwany przez niezwykle ważne kierownictwo. Osoby takie, persony, które pojawiają się tylko raz na widoku na Boże Narodzenie i dają tam ludziom posiłki i dziękują im jakby za to, że są cegiełkami w tym murze. No i on zostaje wysłany do pewnego sierocińca, który jest hen aż na samym końcu mapy. On jedzie po prostu pociągiem aż do ostatniego przystanku. Jest to sierociniec na wyspie i jest to sierociniec, który jest tajemniczy, o którym praktycznie nic nie wie on i nikt nic nie wie o tym sierocińcu. I on tam jedzie właśnie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bo niezwykle ważne kierownictwo ma takie podejrzenia, że coś tam niekoniecznie przez dyrektora Artura jest dobrze wykonywane. No i też on nie dostaje w ogóle żadnych informacji, tam podobno w tym sierocińcu są magiczni nieletni, którzy ze względu na coś, prawdopodobnie na swoje pochodzenie, na swoje magiczne moce, nie mogli być osadzeni w sierocińcach takich bardziej, bym powiedziała, to typowych, jakichś takich właśnie w okolicy, tylko że trzeba było stworzyć takie prywatne jedno miejsce dla tych konkretnych magicznych nieletnich. No i Linus Baker tam jedzie i od razu czuć w tej historii, że ta historia się zmienia, bo w momencie, w którym on dociera na ten ocean, którego nigdy w życiu nie widział, ta cała szaroburość, ta czerń i ten biel, ta czerń i ta biel, którą widziałam w głowie, od razu zmienia się w takie żywe kolory, rodem z okładki, właśnie w taki bardzo plastyczny obraz, już nie taki ponury, nie taki depresyjny. No i on tam ląduje na tej wyspie i dowiaduje się, o co tak naprawdę chodzi z tymi dziećmi i jest przerażony. Jest przerażony, bo zastanawia się, jakim cudem w ogóle nie dostał żadnych informacji i jakim cudem dyrektor tego ośrodka, Artur, decyduje się podjąć takie, a nie inne wychowanie i decyzje, skoro te dzieci są właśnie takie. I on tam doznaje pewnej przemiany, no bo jak wiadomo, ta książka już tak mniej więcej
fabularnie można wyciągnąć wnioski, o co chodzi, ponieważ poznaję tam miłość, ale powiedziałabym, że miłość w totalnie różnych wariacjach, nie tylko taką romantyczną, ale też taką właśnie dziecięcą, taką bezpieczną i taką bezwarunkową miłość. I to podobało mi się w tej książce najbardziej, to jak te dzieci zostały pokazane, to jak to miejsce zostało pokazane jako takie miejsce, gdzie ci magiczni nieletni, którzy są odseparowani od innych dzieci, oczywiście dla ich własnego bezpieczeństwa, jak to jest mówione wszędzie, tak naprawdę, że to nie jest takie, jak się wydaje Linusowi, że Linus tutaj bardzo mocno wierzy w ten system, on ma w ogóle taką księgę zasad i przepisów, którą uwielbia czytać, cytuje, bo uważa, że tak właśnie powinno być. I tutaj przyjeżdża do tego sierocińca i to wszystko staje na głowie, bowiem okazuje się, że świat nie jest taki, jak władze mówili, jak władze mówiły, jak władze kształtowały i że to wcale nie jest takie czarno-białe. I on tam poznaje tych magicznych nieletnich, którzy są pełni empatii, pełni miłości, pełni szacunku, pełni wiary i marzeń. Jednocześnie są okropnie pokrzywdzeni przez cały ten system i przez to, że są inni. Ale to nie ich wina, tylko wina wszystkich wokoło, że traktują ich tak, bo oni są inni. I ta książka jest i dla dorosłych, i dla dzieci. Jakby moje wewnętrzne dziecko przeżywało taki katarzis, gdy to czytałam. I śmiałam się co chwila z tekstów dzieci, bo każde z nich ma inną moc, każde z nich ma inny temperament, inny charakter, inną osobowość, inne zainteresowania. A mimo wszystko one wszystkie mają podobne cechy właśnie, które Artur, dyrektor sierocińca, stara się im wtłaczać na swój sposób, by im pokazać, że one są wyjątkowe, one nie muszą się wstydzić same siebie i że powinny po prostu walczyć o swoje dobro. I właśnie te dzieci po prostu ze swoimi odzywkami, takimi dziecięcymi, ale one są, te odzywki trzeba, w sensie Linus, nie trzeba. Linus filtruje przez to, jakie one mają moce i to ich po prostu go to przeraża. I nie widzi, że to są po prostu dzieci, które no wiedzą, że są inne, więc jakoś tak próbują dostosować się do tego też językowo czasami, a po prostu Linus na samym początku bierze to jako realne zagrożenie i potem się uczy, że to po prostu jest dziecięcy sposób na wyrażenie siebie, ale na wyrażenie też swojego strachu, swoich obaw. I te dzieci rozczulały mnie, cała szóstka, po prostu każde kochałam mocniej od drugiego, a jednocześnie wszystkie kochałam tak samo. I to jeszcze ta miłość, każdy mocniej od drugiego, to było kółko, więc gdy docierałam do ostatniego, to go kochałam, to pierwsze kochałam mocniej niż ostatni, tak cały czas, cały czas, cały czas. Piękna to była opowieść. W ogóle autor, też bardzo podoba mi się styl jego pisania. To jest takie plastyczne, bardzo wyraziste, bardzo takie dosadne i bardzo takie afirmujące życie i takie filozoficzne, bo czasami, zwłaszcza w dialogach z dziećmi i właśnie z Arturem, w tych dialogach pojawiała się taka prawda objawiona, takie wiecie, oczywistości, które na co dzień no, wydawałoby się, że są oczywiste, ale mimo wszystko jakoś tak łapiemy się na tym, gdy ktoś to powie na głos albo gdzieś to przeczytamy, to łapiemy się na tym, że przystajemy i myślimy, kurczę, rzeczywiście. I jest to coś, co aż chciałoby się zaznaczyć, aż chciałoby się gdzieś przepisać i trzymać gdzieś przy sobie, żeby o tym pamiętać. I myślę, że gdybym miała tę książkę fizycznie, bo czytałam ją na czytniku, to byłaby pełna w znacznikach, bo naprawdę odkrywałam z nią na nowo taką prozaiczność dobrego życia. I czułam się niesamowicie dobrze w tym świecie i nie chciałam z niego wychodzić, dlatego też tak zwlekałam, bo też te uczucia, które wywoływała we mnie ta książka, chciałam zostawić też dla siebie. Ale z drugiej strony chciałabym Wam powiedzieć, jaka wspaniała jest to dla mnie książka i chciałam się z nią dzielić i chciałam ją polecić każdemu. A potem właśnie usiadłam do tego researchu i odkryłam te rzeczy związane z pomysłem na tą książkę. I teraz czuję się troszkę zagubiona i nie wiem właśnie. Więc tutaj po prostu
daję Wam wiedzę o tym, jaka jest ta książka, jak ja ją odebrałam i co jest za tą książką, co się kryje za tym pomysłem, jakie prawdziwe wydarzenia. I tutaj myślę o filmie, który nagrałyśmy właśnie rano z Zosią, o którym Wy jeszcze nie słyszeliście, nie słyszałyście. On wyjdzie, nie mam pojęcia, chyba pod koniec października. Mówiłam w tym filmie o książkach obyczajowych, osadzonych w realiach historycznych i tutaj miałam na myśli II wojnę światową i to, co się działo w Polsce z Polakami, ale przede wszystkim z Żydami. I mówiłam tutaj właśnie o obozach, że to jest taki grząski temat, że to są bardzo bolesne tematy i pisanie o tym książek wymaga niesamowitej wrażliwości, bo można kompletnie olać krzywdę i cierpienie tych osób i stworzyć coś, co je po prostu obraża, a jednocześnie też można stworzyć coś, co będzie po prostu na nowo otwarciem tej rany i na przykład to jest zrozumiałe, że nie każdy będzie chciał to udźwignąć i ja tak mam na przykład, że ja trochę boję się dźwigać to, co niosą ze sobą takie książki, a jednocześnie boję się, że te książki zbyt płytko potraktują całe to cierpienie i mam wrażenie, że tutaj z tym domem i właśnie z tymi wydarzeniami w Kanadzie jest podobnie i chyba każdy musi sobie sam w głowie to poukładać i sam dojść do konkretnych wniosków. No tak, widzicie, ja nawet przyjęłam taką obronną pozycję, bo to jest bardzo ciężki temat. Ja chyba też nigdy nie poruszałam takich tematów w słowotokach, bo zawsze jakoś się staram unikać, ponieważ zawsze boję się, że powiem coś źle i kogoś urażę, a jestem na to bardzo wyczulona, więc przemykam tak. No ale tutaj nie mogłam jednak, nie dawałoby mi sumienie żyć, gdybym ominęła całą tę historię i przyszła do Was z takim update'em. Uhu, książka jest wspaniała, czytajcie. Nie ma tam w ogóle drugiego dna. No właśnie jest to drugie dno i warto o tym pamiętać. Okej. Dziękuję, że jesteście i widzimy się. No i cóż, nie bójmy się tego powiedzieć. Przeczytałam dokładnie w trakcie maratonu jedną książkę. Ale jak teraz patrzę wstecz na cały wyjazd, no bo tak jak możecie zauważyć, jestem już w największej ciemni świata, to znaczy w moim pokoju w Łodzi. A to nie zamieniłabym tych wszystkich chwil, które wspólnie spędziliśmy podczas maratonu, tych wszystkich spacerów, siedzenia na plaży, rozmów, przerw na plotki i tego wszystkiego na więcej czytania, ponieważ maraton był pod tym względem przecudowny, przeuroczy, z przewspaniałymi ludźmi, także tyle serca, tyle miłości, tyle radości i to samo odnalazłam w tej jednej książce, którą udało mi się przeczytać, a było to Na drugim końcu lata Emmy Mill w tłumaczeniu Miłosza Urbana. Nie mam tej książki przy sobie, dlatego jest tutaj wklejona okładka, kurczaki, dziobaki, nie mam jej. Może wróćmy do tego, dlaczego nie mam jej przy sobie, dlatego, że co mnie ogromnie cieszy, ta książka jest już u Basi i Basia ją teraz czyta i z tego co wiem, też jej się bardzo podoba, dlatego, że powtórzę, wracając do tamtej nitki fabularnej, kurczaki, dziobaki, pięciogwiazdkowa pozycja, no po prostu miód na moje serce, radość i ja się rzadko tak bardzo ekscytuje wizualnie, znaczy wizualnie, że po mnie po prostu widać, kiedy czytam, że tak bardzo ekscytuje mnie ta książka, a tutaj śmiałam się, reagowałam i cały czas chciałam
czytać fragmentu tej książki innym osobom na maratonie, dlatego że po prostu aż tak mnie cieszyło czytanie na drugim końcu lata i chciałam się z tym po prostu cały czas na bieżąco z wszystkimi dzielić. Także przecudowne przeżycie. No to na pewno chciałam zauważyć tak na samym początku, to że ten polski tytuł na drugim końcu lata, no to jest taka dosyć duża interpretacja oryginału, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, dlatego że ta książka oryginalnie nazywa się This Adventure Ends i ten angielski tytuł, ten oryginalny tytuł według mnie zdecydowanie bardziej pasuje do samej fabuły, także no myślę, że tutaj ta decyzja, oczywiście no nie wiem do końca co mogło za nią stać, ale mam jakieś takie podejrzenia, może jednak marketingowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o moment, w którym ta książka ukazała się w Polsce, ale to są tylko takie moje wolne strzały. Wydaje mi się, że ten polski tytuł także bardzo ładnie pasuje, chociaż ten angielski robi na mnie takie wrażenie, że on mi się bardzo tak emocjonalnie łączy z samą fabułą. A o czym jest ta książka? Ta książka to, zacznijmy może od gatunku, bo to nam dobrze określi też taką sferę, w której będziemy się poruszać. Jest to literatura young adultowa, literatura młodzieżowa. Skupia się wokół naszej głównej bohaterki Sloan, która przeprowadza się wraz z rodzicami i młodszą siostrą z Nowego Jorku na Florydę. Jest to związane, jak się potem już wydaje mi się, że w toku powieści, ale gdzieś tam na samym początku dowiadujemy z pracą jej ojca i też w ogóle z samopoczuciem jej ojca, z tym, że jej ojciec, który jest pisarzem, od dawna no, nic nie wydał, więc no, to jest taka trochę niepokojąca sytuacja dla całej rodziny, a też ona tworzy jakieś napięcia między rodzicami Sloan, no i ten wyjazd na Florydę w czasie jej ostatniej klasy w liceum, no jest dla niej bardzo dużą zmianą, ale no właśnie jest trochę też podyktowane jakby taką próbą uzdrowienia, tak bym to nazwała, jej rodziny. Nasza główna bohaterka no jakoś próbuje się odnaleźć w tej sytuacji, nawiązuje jakieś takie relacje w czasie zajęć, ale to nie są jakieś bardzo głębokie przyjaźnie, aż do momentu, w którym poznaje bliźnięta Vera i Gabe'a podczas imprezy. No i tam z plotem przypadków zaprzyjaźnia się z nimi, zwłaszcza z Werą, która troszeczkę wciąga ją w świat swojej paczki przyjaciół, a potem także poprzez te relacje zostaje... No pojawia się ta przygoda z angielskiego tytułu, którą bym tutaj interpretowała. To znaczy Sloan angażuje się w próbę odzyskania obrazu zmarłej matki Gabe'a i Wery. Obrazu, który ma nawiązywać do właśnie relacji tej matki ze swoimi dziećmi, który jest bardzo ważny, a który no ze względu na okoliczności rodzinne, ale trochę też na pomyłki i różne inne sprawy, które nam się potem wyjaśniają, no on zostaje sprzedany, oddany do galerii i potem gdzieś tam sobie wędruje. No i Sloan próbuje na niego w tajemnicy przed bliźniętami zapolować, w jakiś sposób jakby trochę wyrównać rachunki. Ja bym to tak nawet interpretowała, że po prostu wydaje się, że to jest coś, co powinno zostać zrobione, że ten obraz po prostu powinien wrócić do tego rodzeństwa. No i to jest taka powiedzmy główna tej oś fabuły, takiej bardziej przygodowej części, ale ta książka przede wszystkim skupia się na emocjach i na relacjach. To samo można znaleźć w Niemożliwej parze, czyli w pierwszej wydanej w Polsce książce Emmy Mills, że ta fabuła i to wszystko się dzieje jest takie dosyć prozaiczne, możemy się trochę spodziewać tego, co tam będzie następować, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie to związanie relacji, ta sfera emocjonalna, sposób, w który nasza autorka w ogóle kreuje swoich bohaterów, ile czasu im poświęca, że potrafi tak między słowami utworzyć i wykreować takie naprawdę głębokie portrety psychologiczne. Takie postaci, które, z którymi można się łatwo utożsamić, pod takim względem, że one są właśnie pełne, że są bardzo ludzkie, że uczestniczą w tym takim życiu codziennym, w którym im moglibyśmy się odnaleźć, więc znaleźć jakieś takie połączenie między nami, bohaterami, fabułą. I to jest piękne, bo kurczę, chyba nie znam drugiej takiej autorki, która tak w świetny sposób i tak dogłębnie kreowałaby zwyczajne sytuacje między przyjaciółmi.
to, w jaki sposób ona opisuje w ogóle uczucia, miłość w rodzinie, miłość do rodzeństwa, relacje z rodzicami. To wszystko jest takie głębokie, a jednocześnie bardzo często opisane nie do końca wprost. Także dużo rzeczy jesteśmy w stanie się domyślić, dużo rzeczy jesteśmy w stanie po prostu tam poczuć. Z drugiej strony ta książka jest po prostu zwyczajnie angażująca, bo jest zabawna, bo mamy żywo napisaną akcję, bo mamy właśnie tych barwnych bohaterów. Śmiejemy się, płaczemy, przeżywamy i to jest cudowne i dlatego też tę książkę czyta się bardzo, bardzo szybko. I jest tutaj też dużo popkulturowych nawiązań. I do takich jakby na dwóch poziomach. Z jednej strony nawiązujących do tego, co my znamy jako czytelnicy, do takiego prawdziwego życia. I tutaj na przykład jest to nawiązanie, które jest po prostu przecudowne i na które, o którym powiedziała mi w ogóle Kaja Makowska jeszcze zanim dotarłam do tego momentu, ale w którym się po prostu zakochałam i to są nawiązania do Teen Wolfa, do serialu i do fanfików, do w ogóle kultury fanfikowej. Jest to przewspaniałe. I na drugim poziomie mamy w ogóle taką jakby warstwę popkulturową, która już wydaje się taka ściśle związana z uniwersum tworzonym przez Emmę Mills, bo mamy tam takie nawiązania też do Niemożliwej Pary, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, że te dwie książki są powiedzmy osadzone w tym samym świecie, no, który naśladuje nasz świat, no ale okazuje się, że nie do końca, no bo właśnie niektóre rzeczy są pozmieniane w taki przewrotny sposób, który mocno mi się kojarzył z Fangirl Rainbow Rowell, co na plus, zdecydowanie. Nie będę tutaj zdradzać dokładnie o co chodzi, jeżeli chodzi o to uniwersum Emmy Mills, bo wydaje mi się, że każdy z czytelników z radością sam sobie o to odkryje, ale jest coś w tym pięknego, że to tak działa właśnie na dwóch poziomach i ja mam takie wrażenie, że autorka jest takim książkowym, fanfikowym, popkulturowym, serialowym nerdem jak ja i to jest coś takiego, co już nie jest na poziomie bohaterów, postaci, tylko na poziomie samego sposobu pisania i kreowania świata. Coś, co właśnie mnie bardzo ujmuje i jest takie bardzo personalne i sprawia, że ta książka otula was jak taki kocyk. Przytula, zabiera i tak jesteście w niej i myślicie sobie, wow, to jest moje miejsce. Jakby jeżeli książki mogą być właśnie takimi teleportami, portalami do innych światów, to ta książka właśnie zabrała mnie do tego mojego miejsca, że czytając ją czułam się jakbym była tym pasującym puzelkiem do tej książki, do tej historii i czułam się po prostu jakbym była w domu. Co dla mnie jest taką największą rekomendacją i myślę, że nawet jeżeli ta opinia, no wiadomo, jest bardzo personalna, jest bardzo tak podsycona też emocjami, to i tak sądzę, że w tej książce wielu z was znajdzie coś po prostu dla siebie i odnajdzie właśnie, tak samo jak ja, tę cząstkę taką radosną, taką młodzieńczą, taką troszeczkę nostalgiczną. Także bardzo, bardzo wam polecam, powtarzam, dam tej książce 5 gwiazdek z wielką radością i z kompletnie czystym sercem. I ta książka podobała mi się nawet bardziej niż Niemożliwa para, chociaż i tamtą pozycją byłam zachwycona. Jakby wzruszki, paluszki i inne rzeczy. Dobrze, przejdźmy do końca tego vloga, dlatego że ja tutaj zaraz się posypię, zaraz będę po prostu siąpić nosem, a jeszcze mam trochę kataru po wyjeździe, także jestem w strefie zagrożenia podwójnej. Nie tylko siąpienie z emocji, ale także siąpienie po prostu. Bardzo wam dziękuję, bardzo wam dziękujemy właściwie, bo tutaj wspólnie moim i Basi imieniu za to, że byliście z nami podczas tego vloga. Dla wszystkich osób, które do nas dołączyły w czasie maratonu, ściskamy was mocno i całujemy. Dziękujemy, że z nami byliście. Ogromnie dużo to dla nas znaczy, że to się wszystko udało i że wow, wciąż nie mogę uwierzyć. Tak samo jak powiedziałam na początku tego update'u. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. A teraz już przechodząc do końcowo-filmowych formalności, oczywiście zapraszamy was na nasze Goodreadsy. Tam możecie zobaczyć, co czytamy na co dzień, a teraz dzieje się dużo. Naprawdę. Także zapraszamy na Goodreadsy. Na pewno końcówka roku możecie się spodziewać, że będzie intensywna. Takie mam przewidywanie. Nie wiem, czy tak będzie, ale jakoś tak czuję to, że tak może być. Także lepiej być czujnym i być na naszych Goodreadsach. A poza tym oczywiście wpadajcie na naszego Instagrama, na którym częściej bądź rzadziej dzieją się różne rzeczy. No i chodźcie na TikToka. Na TikToku też zaczęłyśmy działać, to jest wszystko pod czujnym okiem Basi, także na TikToku są nasze TikToki, co dla mnie osobiście spore wyzwanie, ale
wszystkiego do nauczenia i ja po prostu bardzo lubię ten content i gdy coś wspólnie nagrywamy, to bawię się wyśmienicie, także mam nadzieję, że i wy będziecie się naszym TikToku tak dobrze bawić. No i co? No i do następnego. Trzymajcie się.